W dzisiejszym odcinku macie do wygrania kolejnego gift carda, ale przed tym coś ogłoszę. A mianowicie zwycięzcy z odcinków są wrzucani na moim Discordzie w zakładce wyniki konkursów. A naprawdę duża część z was nie odbiera nagród, więc losuję je w zakładce konkursy. Wyniki są co tydzień w poniedziałek o 22 z całego tygodnia, więc sprawdzaj. Bo w momencie wrzucenia wyników masz 48 godzin na odezwanie się do mnie. Jeśli się nie odezwiesz, to te oczywiście nagrody losuję w zakładce konkursy, więc wbijaj, sprawdzaj Discorda, bo tam naprawdę dużo się dzieje, a niedługo nagrywki o kosę. A jeśli chcesz wygrać tego pięknego gift carda, zostaw opeczkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz napisz, co masz zamiar zrobić dzisiaj, albo co zrobiłeś dzisiaj w środę. No i pamiętaj oczywiście o używaniu również kodziku sznycel, który da ci oczywiście 10% więcej do każdej twojej wpłaty, 2,5 start oraz tikety na kosę. Przechodzimy do odcinka, zium. A w dzisiejszym odcineczku ze 100 zł postaramy się zrobić kosę, ale nie za 500 zł, tylko za 1000 i jeśli się uda ją zrobić, to wypłacimy oczywiście dla was na rozdanie, więc szykujcie się. No i co? Let's fucking go. Lecimy, underdog, 4 graczy i za stówkę zagramy na, uwaga, uwaga, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dorzucamy do tego tą skrzyneczkę agentów, mamy 95 zł i możemy do tego dorzucić, a nie, czekajcie, jak dorzucę tą, to będzie nas stać i odejmijmy tą, stać nas elegancko, to mi się podoba, 4 graczy, underdog, mam nadzieję, że zarobimy tutaj naprawdę dużo na samym starcie i let's go. Dobra, na razie nie jest źle. Nie jest źle dalej, oby tak szło, tylko i wyłącznie. Teraz dla Michaela coś bym poprosił. No na razie nic dla niego nie leci, więc mam nadzieję, że on trafi coś z tych agentów. Bo to jest jedyna deska nadziei, że chce zarobić tutaj największy hajs. Bo aktualnie prowadzimy. 33-14 mamy. Znowu trafiamy dobrego skina, no to jest niepojęte, co my dzisiaj dropimy. O, dla Rozy ładnie poleciało, 9 dyszek. No i Michael musi coś trafić z tych trzech skrzyneczek teraz. Coś mocnego, naprawdę. I samo również. Teraz dobry agent dla was. Proszę. Michael, traf coś teraz. Jest, kurwa. Chyba nasze. Jest. 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 Myślałem, że ten gościu kosztuje z 8 dych. On kosztował tylko i wyłącznie 6 dyszek. Ale tak czy siak zgarniamy. 441 zł. Wystarczy zrobić teraz razy 2,5 około. Mam nadzieję, że to siądzie. Nowa bitwa. Czekajcie, bo coś się zacięło. Refreszyk, dobra, już działa. 3 graczy, albo 4. I dajmy tylko i wyłącznie jedną skrzyneczkę teraz agentów. Później druga bitwa za stówkę i Alin za 300. Let's go. Dobra, dołączy do nas killer. Mam nadzieję, że... O, wyszedł jednak. Dajmy tutaj kogoś, dajmy tutaj. Szkoda, że wyszedł ziomek. Zobaczmy, czy byś wygrał, jakbyś nie obserwował gaci. Może oglądasz akurat ten odcinek, więc... Czy dobrze, że zrobiłeś, że wyszedłeś? Bardzo dobrze zrobiłeś, bo tak to byś przegrał. Dobra, my lecimy znowu. 4 graczy, zwykły tryb za 91 zł. I zrobimy to na tej samej zasadzie. Raz... Nie, to było tak. Raz, dwa... O, ta na promocji jest chyba, albo była w takiej cenie. Mi się kojarzy, że ona za 8,4, ale nieważne. Dajmy tak. I na końcu dajemy oczywiście skrzyneczkę agentów. 94 zł, 4 graczy. I niech się dzieje, co ma się dziać. 3 skrzyneczki USP, 3 skrzyneczki Gold Case i na koniec mocna skrzynka z agentami. Losowe boty Alex, Emily, takiego zestawu nie było. Mam nadzieję, że się uda zrobić serio tą kosę. Fajnie by było. Pierwszy rzut dla Grabowskiego, czyli dla jakiegoś Polaczka. Chociaż nie, Emily 20 zł trafił. Drugi rzut dla nas również za słaby. 7 zł mamy aktualnie, więc nie wygląda to za dobrze. Zobaczmy co z Gold Case'ów. 2 zł, więc nie zapowiada się ciekawie. Na razie mamy najmniej, więc na underdogu byśmy wygrywali, ale nie odpaliśmy underdoga, więc trzeba liczyć na najlepsze dropy. I mam nadzieję, że agent case nas odbije, poleci nam, nie wiem, 200 zł, fajnie by było, bo z tych mamy aktualnie tylko 18 ziko. Dobra, mamy 20 i teraz coś dobrego, proszę. No i chyba nie jest to za dobre, 21 zł. I ostatecznie zgarnia Emily kwotą 234 zł. Lecimy Alina na 3 graczy, zwykły tryb, 300 zł. Zacznijmy oczywiście standardowo i lecimy coraz mocniej.
65 zł, dobra, dajmy tą, dajmy tą, dajmy tą. Dajmy tą i jeszcze mamy 40 zł. Stać nas na tą? Braknie 3 zł, więc dajmy jeszcze jedną AK-47 case. I za dyszkę jeszcze coś możemy dorzucić. Ja bym odjął jedną tą i dorzucił za to whole case'a. Stać nas? 302, idealnie. Trzech graczy. Alex oraz Emily, bo te boty zapamiętałem, że tu one były. I mam nadzieję, że ich pokonamy. Proszę, żeby tak było. Bo tu już będzie naprawdę fajna pula, jak to wygramy. To jest naprawdę ryzykowna kwota, widzowie, więc mam nadzieję, że się uda. Na razie nic, szczerze. 13 zł mamy tylko i wyłącznie. Ale lecimy dalej. Teraz za to fajnie. 24, jesteśmy blisko prowadzenia. Whole case'ik. To jest ważna skrzynka. Pierwszy raz widzę tą naklejkę. 20 zł, więc sympatycznie. AK-47 case. Może Legion Anubisa? Dziękuję, ale wyczułem ty. Trzy najważniejsze teraz lecą. Średnio, ale stabilnie. Teraz ważna skrzynka jest. No, słabo dla każdego. I teraz, proszę, AWP dla mnie. Jest AWP dla mnie. Bardzo ładnie. I jest duża szansa, że to zgarniemy. Zobaczymy ile. Bo za dużo to nie będzie, z tego co widzę. Ale koło 600 zł może się uda jakimś cudem wykręcić. Chociaż wątpię. 550 w maksie. 550. No i teraz co? Zmieniamy tryb, przelecimy dalej standarda. Ja bym zmienił na underdoga. Zmienimy na underdoga, trudno. Albo dwie pod rząd może? Spróbujmy dwie pod rząd. Wygrać na, najpierw na agentach. Później za 150. Albo za 120 i 380. Czekajcie, bo to dołączyłem. Ktoś dołączył do mnie. Klekotek. No i let's go. Coś dobrego. Nawet, a ja bym poleciał tu agent za 400 zł? Niestety nie, wygrywa ten. Nie, ja wygrywam, nie, i sam. Super, jeszcze jedną taką, dajmy tylko na czterech. I już polećmy na ten zwykłym trybie. Jak już zaczęliśmy go, to go katujmy do końca. Bo bez sensu jest teraz już zmieniać. No i lecimy, tu bot, tu bot, tu bot. Ostatnia po tym będzie bitwa za, na dwie takie skrzyneczki. I ostatnią zrobimy chyba na wszystkie agenty, co wy na to? To jest drogie, ja pierdolę, co za dropy, czemu? A nie, na underdogu też bym nie wygrał. 350 do 40, to jest niesamowite, co tu leci. Dobra, dwa razy teraz tą. I później zrobimy z agentów połączoną z AWP-ą i tyle. Co ma być, to będzie na trzech graczy, zagramy. Jeśli by się udało, byłoby na naprawdę pięknie, nie? No teraz tragedia, szczerze, i lecimy. 373 zł, zaczynamy od skrzyneczki whole case dwa razy. AK-47, G2 dwa razy, agenty trzy razy. Jedną skrzyneczkę AWP case, 362 zł. Myślę, że jak najbardziej dobra opcja, chociaż dajmy jeszcze jedną AK-47 może. Braknie, to dajmy tak i tak. Też braknie. To tak, lovely case na koniec. Trzech graczy. Proszę, żeby tu się wydarzyło coś naprawdę mocnego, widzowie. Tu jest szansa, no właśnie ten 1000 zł w tym momencie. Losowy bot i losowy, bo nie chce mi się czekać. Emily Rosso. Jak mam wygrać, to wygram po prostu. Dobra, to jest drogie chyba. 94 zł, bardzo dobrze. Jeszcze jeden taki daj mi, proszę. No nie, teraz dałeś lipę straszną i Rosso już wygrywa. Agenty, trzy skrzyneczki. Tu może wydarzyć się wszystko. Jak na razie 9 zł, więc trafiliśmy gówno. Drugi rzut. 20 zł. No i trzeci. Coś mocnego. Albo później AWP mi da jakąś fajną. No i chuja dało. AWP musi polecieć mocno, bo inaczej przegraliśmy. Trafiliśmy tą samą. Teraz kałaszek dla mnie, proszę. No kurwo jebana, czemu?
Czemu nie graliśmy underdoga i mielibyśmy kosę w tym momencie? 1127 zł. Idealnie wyliczyłem. No ale oczywiście Emily nas opieprzył z kasy. Dzięki za oglądanie. W kolejnym odcinku postaramy się zrobić koskę i ją wypłacić. Dzisiaj się nie udało. Może w kolejnym. Trzymajcie się do następnego. Hej.